Witam Cię kochani w nowym filmie kulinarnym. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule przepis na obiadek, taki naprawdę prosty i myślę też w sumie, że dosyć klasyczny polski obiad, gdzie główną bohaterką będzie taka oto piękna, zwykła, plastikowa miska z Ikei. Ale że jak? Miska bohaterką? Jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej! Słuchajcie, kto mnie tutaj dłużej ogląda, zna, obserwuje, ten wie, że ja w swoim gotowaniu hołduję kilku zasadom. Przede wszystkim ma być prosto, szybko, ale też oczywiście zdrowo i smacznie. To najważniejsze. No i słuchajcie, też w myśl tej zasady wpisuje się fakt, że ja staram się tak gotować, żeby jak najmniej naczyń brudzić, żeby tego zmywania w trakcie i po gotowaniu było jak najmniej. I właśnie ten dzisiejszy obiad z miską w roli głównej idealnie się w ten temat wpisuje. A będziemy robić, tak jak już mówiłam, taki klasyczny polski obiad, czyli jest to kotlet. No dobra, może to nie będzie kotlet, będą to raczej klopsiki albo też pulpeciki. Do tego oczywiście ziemniaki i surówka. No i wszystko przygotujemy w naszej cudownej misce. Żartów, bierzemy się do pracy! Dobra kochani, w misce mam już najważniejszy składnik pulpetu, czyli oczywiście mięso mielone, ja mam z indyka i takie Wam polecam. No i teraz trzeba tutaj dodać jeszcze pewne ważne, istotne składniki. Co ja będę dodawać do moich pulpecików? Na początek marcheweczka, którą sobie tutaj na dużych oczkach zetrzemy. Takie mniejszej marchereczki. Następnie wyciskam ząbek czosnku. Taka całkiem spora łyżka bułki tartej. Wbijamy też jedno jajeczko. I oczywiście przyprawiamy wedle uznania. Ja tylko sól i pieprz. Trochę soli. I trochę pieprzu. Super, będzie tutaj pasowała na przykład też posiekana natka pietruszki albo koperek. No ja niestety w tym momencie nie mam, także obejdzie się bez. No i co? Teraz trzeba to po prostu dobrze wymieszać. Oczywiście z użyciem naszych rączek. Dobra, masa wymieszana. No i teraz, za chwilę, wilgotnymi, mokrymi dłońmi będę formować małe takie, nie za duże, klopsiki, pulpeciki, jak kto woli. Ale uwaga, one nie będą smażone, będziemy je piec. Czyli co, przyda nam się tutaj blaszka i papier do pieczenia. Okej, blaszka jest, no to bierzemy się. Mokre rączki, mokre rączki. W ogóle piekarnika dla kilku klopsów, więc oczywiście zrobimy sobie pieczone ziemniaczki, oczywiście w tej samej misce, którą jak widzicie już umyłam, także jedziemy z drugim składnikiem naszego obiadu. I zacznę od przygotowania marynaty do naszych ziemniaczków, więc oliwa na oko, ale myślę, że tak
ze dwie łyżki możecie dać. Ząbek czosnku. Oczywiście sól i pieprz. Generalnie możecie dawać takie przyprawy, jakie chcecie. Wcale nie takie jak ja, bo to jest dowolne. Ja Wam po prostu pokazuję taki mój ulubiony, jeżeli chodzi o szybkość wykonania, ale też i smak. Przepis na właśnie taką marynatę do pieczonych ziemniaków. Słodka papryka, ja bardzo lubię, bo daje oprócz tego, że super smak, to też fajny kolor. Także nie żałuję jej. I na koniec trochę rozmarynu, ale z rozmarynem, no to już wiecie, tak ostrożnie, nie za dużo. Wszystko sobie tutaj wymieszam łyżką. Tak to mniej więcej wygląda. No i pora na ziemniaki. Słuchajcie, ziemniaków ja nie obieram ze skórki, tylko dokładnie szoruję je po prostu za pomocą takiego zwykłego kuchennego zmywaka. Oczywiście używam tej tutaj ostrzejszej części. No i tak wymyte ziemniaczki po prostu będziemy wkrawać do naszej miski z marynatą. Kroicie w zależności od preferencji. Ja zazwyczaj robię takie plasterki albo takie łódeczki, jak to woli. Tutaj też do pieczenia super sprawdzą się takie nie za duże raczej ziemniaczki. Oczywiście latem idealnie sprawdzą się młode ziemniaczki. Dobra kochani, mieszamy. To nie są jeszcze wszystkie ziemniaki, to jest tylko połowa. I Wy też tak możecie zrobić, tak? Bo wszystkie Wam się pewnie nie zmieszczą i ciężko by też było je dobrze wymieszać z naszą marynatą, więc jak już wkroiłam mniej więcej połowę, to mieszam. Zaraz wysypię je na papier do pieczenia obok klopsików, no i później tej marynaty oczywiście na spodzie tam trochę zostanie i wtedy wkroję do niej resztę. Ziemniaczki i klopsiki gotowe. Wystarczy tylko wstawić to do piekarnika, myślę, że na jakieś niecałe pół godzinki, około pół godzinki w 180 stopniach. Musicie kontrolować przede wszystkim ziemniaki, w zależności od tego, czy są młode, czy stare, duże, małe kawałki, no to musicie tutaj sprawdzać. Najlepiej wbić widelec w ziemniaka i będziecie wiedzieć, czy jest miękki, czy nie. To sobie możecie wszystko przygotować dużo wcześniej, rano, tak jak to zrobiłam ja. No i w czasie, kiedy to nam się będzie piekło, to my możemy szykować trzeci składnik naszego obiadu, czyli surówkę. No dobra kochani, nasza ukochana miseczka czarodziejska już umyta i jest. Robimy surówkę. Ja robię z marchewki, trzy takie większe marchewki, do tego obrane jabłuszko i trochę jogurtu naturalnego. Ja tego niczym nie przyprawiam, to ma idealny, pyszny, taki lekko słodkawy smak. Moim dzieciom też bardzo smakuje. I co? Będziemy to wszystko ścierać na tarce, na tej samej tarce, na której wcześniej ścieraliśmy też marchewkę, więc nawet nie musicie tej tarki myć. Bierzemy. I marchewkę ścieram tym razem na tych mniejszych oczkach. Jabłuszko. I trzy takie czubate łyżki jogurtu naturalnego. Mieszamy. Pyszna suróweczka. Także kochani, tyle wystarczy wyjąć z piekarnika nasze klopsiki i ziemniaczki. Surówka już mamy, obiad gotowy. Także jak widzicie, mega prosto, szybko się go robi. Bohaterką jest nasza miska, którą trzeba będzie jeszcze na sam koniec umyć po raz czwarty. Trzeci. Po raz trzeci, kiedy już zjemy naszą suróweczkę.
I w ogóle bardzo mało naczyń tak naprawdę utworzyliśmy. Głównie mieliśmy tą miskę, no wybrudziła się jeszcze tarka, jakaś łyżka i nóż. I to wszystko. Potem trzeba będzie tylko zdjąć papier do pieczenia, wyrzucić i lekko przetrzeć naszą blaszkę, na której się piekły ziemniaki i klopsiki. Także mega szybki, prosty, niedużo roboty, niedużo mycia. Polecam Wam ten obiadek. I tak właśnie wygląda już gotowy obiadek na talerzu. Tutaj też sobie pomyślałam, że super by pasował jakiś sosik. Na przykład cacyki albo czosnkowy, także jeżeli macie chęci, możliwości, to można też zrobić. Ale ja jem bez sosu, także zabieram się właśnie za pałaszowanie. A Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!